i myślę, że spotykamy się ostatni raz w dzisiejszym dniu. Witam ponownie. No i oczywiście Wodka, który z nami nie pojechał. Teraz powiem tak. Mamy 133 km w tej chwili. Wjechaliśmy sobie, takie kółeczko zrobiliśmy, wjechaliśmy sobie w Dobieszczynie, za Dobieszczynem, jak na Nowe Wartno się jedzie. Przed Nowym Wartnem jest taki wjazd na granicę. No nie, to granica nie jest, jest takie jakby tam przejście, jest mostek. Tam wjechaliśmy sobie i stamtąd pojechaliśmy na Ukerminde. Kółeczko Ukerminde, Torgelow, Pasewalk, Leknic. I z Leknic znaleźliśmy się w tej chwili na ostatniej wioseczce Blankensee, gdzie wyjeżdżamy na naszą stronę. Także jesteśmy prawie w domku, stąd mamy około 22 km. Także jeżeli mam teraz 133, to będzie ponad 150 km dzisiaj. No i zapraszam tych, którzy mają duże brzuchy, którzy mają coś nad ciśnieniem, żeby te kilometry z nami jeździli. Wiatru dzisiaj co prawda nie było, bo są tacy, że się boją wiatru, nie chcą jechać. To mówią, że za daleko jest. Gdzie 150, to jest nic. My jesteśmy teraz rozgrzani i możemy deptać następne 150. Także zapraszamy naszych oglądaczy, słuchaczy, tych, którzy nas trochę szanują i tych, którzy nas nie szanują, którzy z nas się śmieją. Zapraszamy wszystkich z nami na te 150 kółeczko. Bardzo fajna trasa, dużo ścieżek rowerowych. Jedzie się bardzo fajnie, nic nie przeszkadza. No i oczywiście można do marketiku sobie po drodze wejść, coś sobie zobaczyć, zdjęcie zrobić, prawda? Ale chodzi, że sobie wrzuciliśmy w nóżki 133 km w tej chwili, a w domku będzie ponad 150. No już się nie zobaczymy dzisiaj, także zobaczymy się na pewno jutro, bo dzisiaj mamy sobotę, jutro mamy niedzielę i powtarzamy ten sam etapik, tylko troszeczkę mniejszym kółkiem. Też będziemy jechali do Dobieszczyna, też będziemy jechali tak jak na, jak powiedziałem na wstępie, nad jezioro Nowowartmińskie po niemieckiej stronie i też przez ten mostek będziemy przechodzili. Tylko z tym, że już pojedziemy sobie na Egesin i inaczej po prostu będziemy wracali. Będziemy wracali taką ścieżką wąskotorowej kolei kiedyś, jak Niemcy coś tam przewozili sobie, jakieś transporty. Także tamtędy będziemy sobie wracali. To te kółeczko nam zajmie około 92 km. Także jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszamy jutro. Zbiórka na Arkonce, godzina 13:15, będziemy się zbierali i wyruszamy, bo to jest jednak te 90 parę kilometrów i musimy to po prostu ukończyć, jak jeszcze jest widno. Możemy po noc jeździć, bo mamy lampy, ale z tamtych ścieżek chcemy uciec już za Widnego i oczywiście u nas musimy uciec, jak jest widno, bo niestety, ale po pedałach nam jeżdżą. Rowerzystów nie szanują nasi kierowcy, chcą nas zabić, a jak się pojedzie na niemiecką stronę, to nas szanują, stają, przepuszczają, za nami jadą. Także kto jest chętny, zapraszamy na jutro, bo jutro robimy 92 km. Do zobaczenia Włodkowi. Może Włodek z nami się jutro zabierze, się zapytam. Włodziu, jeżeli byś chciał się z nami zabrać, to zapraszamy. Jak chcesz stracić oczywiście ten brzusio, bo jeżeli nie, no to zapraszamy cię, ale tylko na głębokie. Jeżeli brzucha nie chcesz stracić, to na głębokie. I pamiętaj, z nami pojedziesz, to winiucha niemieckiego nie ma i piwa też, bo fajek to nie palisz, to od tego odłuszał się nie będę. Bo brzucha nie stracisz, ale jutro jak polecimy, to mała tempówka będzie. Pamiętaj, Bożenka może deptać. Bye, do następnego razu.